Czy masz świadomość? Często jako zdrowe określa się dzieci, które bez przerwy pociągają nosem, kaszlą, cierpią na nawracające wysypki, problemy jelitowe, nadwagę, przejawiają zaburzenia mowy, tiki nerwowe, reagują agresywnie, nie nawiązują kontaktu z rówieśnikami, zachowują się dziwnie lub niegrzecznie. Płaczą bez powodu, są osowiałe lub nadpobudliwe, czy wykazują nadwrażliwość na światło, dotyk lub dźwięki. Wydaje się, że takich dzieci przybywa. Przybywa dzieci z objawami alergii i nietolerancji pokarmowych, z przewlekłymi chorobami dróg oddechowych, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Czy to ma być norma? Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika spraw obywatelskich. Przeczytałem Państwu fragment z książki Zdrowe dzieci pani Ewy Gieruli. Dzisiaj panią Ewę gościmy na łamach podcastu. Dzień dobry pani Ewo. Dzień dobry. Pani Ewo, jakie czynniki mają wpływ na zdrowie naszych dzieci? Proszę wymienić te najważniejsze. Dobrze, zacznę może od tego, co to są czynniki zdrowia. Są to zdarzenia, rzeczy, które wpływają na zdrowie w sposób pozytywny lub negatywny. I mając to na uwadze, teraz może przejdziemy do sedna sprawy. Takie pierwsze czynniki, o których się mówi powszechnie, to jest odżywianie, z którym czasami w spór wchodzi kwestia sfery psychicznej. Czyli są osoby, które twierdzą, że wszystko zależy od psychiki i jeżeli tu w sferze psychiczno-emocjonalnej wszystko będzie uregulowane, to całe zdrowie również będzie uregulowane. No jest też druga skrajna opinia, że wszystko zależy od odżywiania. Ja natomiast obydwa czynniki biorę pod uwagę z równą powagą i do tego jeszcze dorzucam szereg innych. Takie, które wydaje mi się, że mówię tutaj o mojej subiektywnej opinii, takie czynniki, które moim zdaniem najbardziej wpływają na organizm dziecka, a również każdego innego człowieka dorosłego, to jest odżywianie, produkty farmakologiczne oraz pola elektromagnetyczne, oddziaływanie tych pól elektromagnetycznych pochodzących ze sztucznych źródeł. Ja to określiłam jako triady współczesnych zagrożeń zdrowotnych. Również oprócz tych trzech takich według mnie najważniejszych występują inne czynniki o niemałym znaczeniu. I to na pewno będą sztuczne substancje chemiczne w naszym otoczeniu, czyli środki czystości, kosmetyki, ekspozycja na światło słoneczne i sztuczne. I tutaj przypominam, że umówiliśmy się na to, że czy zaznaczyłam, zrobiłam takie założenie, że czynniki wpływają albo in plus, albo in minus na zdrowie, czyli światło słoneczne z pewnością będzie tym pożądanym czynnikiem, a światło sztuczne, to współcześnie szczególnie używane, nie. Ruch na świeżym powietrzu, sen, no i tak jak wspomniałam już, sfera psychiczno-emocjonalna, wymieniam ją na końcu, ale nie dlatego, że jest najmniej istotna, a bardziej może dlatego właśnie, żeby ją też zaakcentować jej bardzo dużą rolę. Czyli rozumiem, że ma pani w podejściu do zdrowia, do tych czynników taki wielowymiarowe podejście, wielowymiarowe patrzenie, szeroki kąt patrzenia. Bo wydaje się, że na co dzień jednak spotykamy się z ludźmi, ze specjalistami, z ekspertami, którzy traktują bardzo wycinkowo te czynniki i nie wiem, zajmują się na przykład pożywieniem, jedzeniem, natomiast kompletnie nie pytają, lekarz nie pyta o to,
nie wiem, w jakim miejscu mam router w domu, albo ile czasu spędzam na dworzu, a w świetle słonecznym, albo jakie mam światło w domu. Tak jest. I to jest wielki problem, również wśród dietetyków. Ja w wywiadzie wstępnym mam wywiad wstępny w dwóch wersjach, jakie proponuję. Osobom, które po raz pierwszy do mnie przychodzą na konsultację dietetyczną. I wywiad w wersji takiej ograniczonej to jest tylko to, czego z reguły taki pacjent dietetyczny oczekuje, czyli wywiad w zakresie dietetycznym, odżywiania się oraz wywiad w zakresie zdrowia, czyli jak się czuje, jakie są problemy zdrowotne. Natomiast druga opcja to jest rozszerzony, dwa razy dłuższy wywiad i tam są wszystkie te czynniki, które wymieniłam, drobiazgowo o to pytam i daję wybór. To znaczy ja przedstawiam ten wywiad wcześniej, żeby osoba mogła, czy rodzic dziecka, jeżeli mówimy o dzieciach, to w tym wypadku rodzic, opiekun dziecka, żeby mógł się zorientować. I powiem, że różnie bywa. To znaczy, żeby mógł sobie, dostaje on wcześniej te dwa wywiady i później sam decyduje, tak, czy który z nich chce z panią przerobić. Tak, to znaczy to jest jeden wywiad i ja proszę, żeby w domu samemu sobie wypełnić go pisemnie, przesyłam taki wywiad, a potem na pierwszej konsultacji go omawiamy. Z tym, że pytam się, co pani, pan woli, czy omawiamy tę wersję minimum, czy tę wersję rozszerzoną. I powiem, że tak, jakby reakcja na to jest różna. Niektórzy wybierają wersję skróconą, niektórzy wydłużoną, natomiast każda osoba ma szansę zapoznać się z tym, co proponuje, poprzez to, że przegląda ten wywiad. I czasami się zdarza, że później zdecyduje się, żeby jednak to rozszerzyć. Ja mówię tak, to znaczy nie chcę nikogo nakłaniać, nie robię tego na siłę, bo najważniejsze jest, żeby człowiek się zaangażował z własnej woli. To też jest takie pewne podejście psychodietetyczne. Natomiast ja chcę, żeby moja dieta, czy moje zalecenia dietetyczne zadziałały. I jeżeli chcę, żeby zadziałały, wiem, że muszę zwrócić uwagę na wszystkie czynniki zdrowia. Wszystkie te, które przynajmniej mi przyszły do głowy, bo oczywiście lista nie jest zamknięta, z pewnością. To już bardziej wykracza poza dietę, tak? To myślę, że tak, ale bardzo idzie w taką stronę dobrego życia, a nie tylko dobrej diety. Ale tak jak mówię, jeżeli chcę mieć sukces w tym polu dietetycznym, to muszę zadbać, poruszyć przynajmniej marginalnie, albo w węższym, albo szerszym zakresie, gdzieś zasygnalizować, że dieta to nie wszystko. Wydaje mi się, że powinien też robić tak każdy lekarz, czyli to leczenie stricte medyczne to nie wszystko. Trzeba wszystkie rzeczy obok, tak? Jeszcze dodatkowe przeanalizować, zwrócić na to uwagę i wtedy rzeczywiście możemy oczekiwać realnych efektów, dobrych, pozytywnych efektów. Jak słyszę o lekarzach, to przypomina mi się to, co stosowano dawno, dawno temu w Chinach, że lekarz dostawał wynagrodzenie tylko wtedy, kiedy pacjent był zdrowy, a kiedy nie był zdrowy, to lekarz nie dostawał wynagrodzenia, w związku z tym bardziej zależało mu na tym, żeby pacjent był zdrowy, no ale te czasy niestety nie wiem, czy kiedykolwiek w Polsce takie były, chyba nie, nie wiem, w Chinach pewnie też już tego nie ma. A pani Ewo, a jak wychować zdrowe dziecko? Co pani tutaj ma dla rodziców? To też jest pojęcie względne, o czym mówimy, prawda? Bo zdrowie można w takim stricte fizycznym sensie rozpatrywać albo szerzej, czyli tak w zasadzie jak według definicji bodajże Światowej Organizacji Zdrowia. Zdrowie to jest taki ogólny dobrostan, który obejmuje nie tylko ciało fizyczne, ale również psychiczne, emocjonalne, życie społeczne z innymi ludźmi, tak? To jak nam się układa. A jeżeli dobrze, to też jest taka sfera, która składa się na nasz dobrostan, czyli zdrowie. Więc tutaj, aby wychować dziecko w takim właśnie, czyli zapewnić mu takie zdrowie w szerokim rozumieniu, ja właśnie zwracam uwagę na te wszystkie czynniki, o których mówiłam. I teraz może bardziej szczegółowo coś podpowiem, ale to też będzie jednak tylko tak punktowo wymienione, bo niestety nie mamy czasu, żeby, jeszcze można by o tym wiele, wiele godzin mówić.
Więc jeśli chodzi o żywienie, tutaj takie podstawowe zalecenie, niezależnie od tego, czy nas gnębi jakaś choroba, czy chcemy, przychodzimy z dzieckiem, chcemy się dowiedzieć, jak je odżywiać, żeby nie doszło do choroby, czyli w ramach profilaktyki, czy już mamy dziecko chore i chcemy je wydobyć z choroby. I niezależnie, jakie to jest schorzenie, niezależnie, jaka tutaj konkretna dietoterapia byłaby zalecana, uniwersalną zasadą jest, w moim rozumieniu przynajmniej, jest wysoka odżywczość pokarmu, jaki oferujemy dziecku. Tutaj też podkreślam słowo oferujemy, a nie dajemy. Dziecko powinno sobie wybrać, ale to jest też osobny temat, tylko go sygnalizuję. Czyli wysoka odżywczość pokarmu. Co to znaczy? No właśnie, co to znaczy? Chodzi o to, aby w pokarmach, które i też jeszcze na jedno zwracam uwagę, pokarmy, nie produkty spożywcze, to jest klucz. To jest moje takie umowne, prywatne rozróżnienie, które też staram się przekazywać innym ludziom. To proszę też wyjaśnić. Tak, pokarmy, które oferujemy dziecku, powinny mieć jak najwięcej substancji odżywczych. Co to są substancje odżywcze? To są witaminy, to są różne makro i mikroelementy, czyli jeszcze tak prościej mówiąc, pierwiastki, które występują w różnych związkach w postaci soli mineralnych. To będą aminokwasy, to będą białka, to będą kwasy tłuszczowe, które z kolei budują nam różnego rodzaju tłuszcze. Różne substancje fitochemiczne, czyli takie, które produkują rośliny, a które mają niesamowite właściwości, na przykład przeciwutleniające, bardzo wspomagające organizm. Więc tutaj powinna być duża gęstość odżywcza, to jest kolejne pojęcie, czyli stosunek ilości tych substancji odżywczych do kaloryczności danego pokarmu. Niestety u nas to, co jest dostępne w sklepach, niestety ten stosunek jest troszeczkę, no troszeczkę, bardzo nieraz niewłaściwy, czyli tam przeważają kalorie względem substancji odżywczych. I gdzie szukać pokarmów o najwyższej gęstości odżywczej? To będą przede wszystkim pokarmy, a żywność może w ten sposób się wyrażę, prosto od z gospodarstw, małych gospodarstw rolnych, prowadzonych w sposób naturalny. Z gospodarstw, z których uprawia się rośliny na małą skalę, z których hoduje się zwierzęta na małą skalę. To, że bierzemy taką żywność prosto z gospodarstw, takich małych, oznacza, że nie będzie to żywność przetworzona przemysłowo, ani wytworzona przemysłowo, bo to jest jeszcze kolejna rzecz. Wytworzona przemysłowo niekoniecznie musi być przetworzona. Wytworzona przemysłowo to będą żywność, to będą na przykład warzywa, owoce, no ale one pochodzą z wielkoobszarowych upraw i to już nie jest dobre. Więc to jest pierwszy warunek zdrowotności diety. I drugi warunek to jest minimalizacja chorobliwych, chorobotwórczych substancji chemicznych, czyli takich substancji niepożądanych. I będą to, gdyby to były produkty spożywcze, czyli żywność przetworzona przemysłowo, będą tam przede wszystkim substancje typu E, tak? Takie dodatki do żywności, które nie występują odizolowane w naturze, bądź w ogóle nie występują, tak zwane dodatki E. Będą tam też w ogóle w żywności wytworzonej na skalę przemysłową, będą pozostałości, spore pozostałości pestycydów. Będą tam zanieczyszczenia środowiskowe. I co zrobić, żeby zminimalizować ilość tych substancji? Ja już nawet nie mówię o szukaniu żywności, która w ogóle tego nie ma, bo niestety bardzo ciężko znaleźć żywność, która w ogóle nie ma pozostałości pestycydów. Natomiast tutaj najważniejsze byłoby szukać żywności ekologicznej, co nie oznacza, że koniecznie certyfikowanej, bo to też jest termin umowny. Możemy rozumieć żywność ekologiczną jako żywność, która ma nadany certyfikat i spełnia pewne normy czystości, ale też można szerzej rozumieć po prostu żywność, która jest wytworzona, wolałabym to słowo, tego słowa użyć, zgodnie z naturą, zgodnie ze starą nauką uprawy roślin i hodowli zwierząt. Czyli to są te dwa warunki powodzenia wszelkiej dietoterapii. Wysoka odżywczość pokarmów i
Minimalizacja chorobotwórczych substancji. Następna rzecz, na którą należy zwrócić uwagę w naszym rodzicielstwie, prowadzeniu naszych dzieci ku zdrowiu, to są produkty farmakologiczne, czyli hasło bardzo szerokie, pod którym rozumiem leki i różne środki farmakologiczne służące zapewnieniu nam odporności, przynajmniej według deklaracji producentów. I tutaj trzeba bardzo ostrożnie postępować, dlatego że musimy mieć na uwadze to, i to nie jest jakaś rzecz ukryta, można o niej przeczytać w oficjalnych dokumentach. Każdy lek, czy każdy, szerzej mówiąc, produkt farmakologiczny ma swoje skutki uboczne, czy potencjalne skutki uboczne. Dla organizmu, niezależnie jaki pożądany efekt taki środek farmakologiczny odnosi, to obok tego jest jeszcze efekt niepożądany, który jest albo ukryty, albo bardziej widoczny. W każdym razie jest to działanie obciążające organizm. I teraz też należy tutaj postępować rozsądnie. Jeżeli nasze dziecko już stosuje, przyjmuje jakieś środki farmakologiczne i chcielibyśmy zredukować liczbę tych środków, należy tutaj skonsultować się na pewno z lekarzem, tylko chciałabym podkreślić z mądrym lekarzem. Z drugiej strony, jeżeli nasze dziecko zaczyna chorować i proponowana jest nam terapia farmakologiczna, to tutaj powiem też z takiego bardziej nawet osobistego doświadczenia rodzicielskiego, warto wtedy skonsultować się z kilkoma specjalistami w związku z danym schorzeniem, które dotknęło nasze dziecko. Może się okazać, że u każdego będzie inna opinia albo że będą skrajnie różne opinie. Ja się z taką sytuacją spotkałam i dzięki temu też mogłam w miarę bezpieczny sposób podjąć kiedyś decyzję o niepodaniu dziecku zalecanego leku, który był bardzo potencjalnie obciążający, czego też lekarze nie kryli. Miałam po prostu potwierdzenie u kilku lekarzy, że nie trzeba się śpieszyć z tym lekiem. Więc tutaj zalecam absolutnie roztropne postępowanie. Następna rzecz, o którą powinniśmy zadbać, tak jak już wspomniałam, wymieniając czynniki zdrowia dzieci, powinniśmy ograniczyć, maksymalnie ograniczyć lub wręcz wyeliminować źródła sztucznego promieniowania elektromagnetycznego w naszym otoczeniu, w otoczeniu dziecka. I też tutaj skrótowo powiem, bo to jest głęboki temat. Kwestia używania przez dziecko wszelkich urządzeń bezprzewodowych. Pierwsze urządzenie, jakie najbardziej powszechnie używane jest i przekazywane dziecku, to jest telefon komórkowy. Kolejna rzecz to jest coś takiego jak Wi-Fi w domu, w szkole. Zbadanie, jak blisko mieszkamy, jak blisko w pobliżu naszego miejsca zamieszkania są wieże komórkowe, anteny. Zainteresowanie się miejscem, gdzie dziecko spędza najwięcej czasu, czyli przedszkolem, szkołą, czy w pobliżu tych miejsc nie ma takich urządzeń. No i tutaj należałoby podjąć jakieś działania. Kolejna rzecz, o którą powinniśmy zadbać, to tak jak już też wspomniałam, ekspozycja naszego dziecka na światło dzienne i zwrócenie uwagi na rodzaj oświetlenia w domu. Ekspozycja na światło słoneczne jest bardzo zaniedbana. Nikt tego nie podnosi. Nikt, kto układa programy szkolne, programy te obowiązkowe, edukacyjne, obowiązujące nasze dzieci w szkołach, co ja zauważam, jaki problem? Dzieci ogromną ilość czasu spędzają w zamkniętych budynkach szkolnych od rana do popołudnia późnego nieraz i czasami się zdarza, że w ogóle w ciągu tego czasu nie wychodzą na zewnątrz. My sami w domach zapominamy o tym, żeby w środku dnia, wtedy kiedy jest największe nasłonecznienie, nawet jeżeli jest dzień pochmurny, tu chodzi o światło słoneczne, niekoniecznie bezpośrednie promienie słońca, że warto wtedy dzieci dla profilaktyki zdrowotnej umożliwić im wyjście na zewnątrz. I to powinna być godzina, może dwie, nie wiem. Ale nikt o tym, rzadko kto o tym myśli. Ja teraz w okresie już maja już radzę moim, doradzam rodzicom, którzy się do mnie zwracają, czy pacjentom w ogóle dorosłym, żeby wystawiać się w miarę możliwości w środku dnia na słońce, na zewnątrz, nie przez szybę. Jeżeli nie mamy warunków, to żeby chociaż otworzyć szeroko okno i wystawić twarz. I druga rzecz,
Znaczy tak, jeszcze wracając do tego, to naświetlenie słoneczne jest bardzo ważne, gdyż wpływa na całą naszą gospodarkę hormonalną, na cykl dobowy, na możliwość regeneracji organizmu, również pośrednio wpływa to na jakość snu. Równolegle z tym zagadnieniem pojawia się zagadnienie rodzaju oświetlenia w domu, które stosujemy już wieczorem, ale nie tylko. A więc to, co mamy współcześnie, rodzaj lamp, tych szczególnie energooszczędnych, no to jest rodzaj oświetlenia, który budzi wielkie wątpliwości tutaj w kwestii zdrowotnej, gdyż działa przeciwnie do światła słonecznego w tym sensie, że wpływa na nasz układ hormonalny, na cykl dobowy, ale w sposób bardzo negatywny. I tutaj też muszę zaznaczyć przy tym ekspozycja na ekrany wszelkiego rodzaju, komputer, laptop, smartfon, telewizor. To jest też coś, co bardzo źle wpływa na zdrowie. Kolejna rzecz, to się łączy w zasadzie z ekspozycją na światło słoneczne, to jest ruch na świeżym powietrzu i to niekoniecznie musi być jakiś sport, a niekoniecznie jakiś wymyślony dla dziecka ruch, tylko bardziej umożliwienie mu ruszania się. Szczególnie małe dzieci mają taką dużą potrzebę ruchu, że one sobie już same wymyślą, co chcą robić. Nie wiem, ilu rodziców zdaje sobie sprawę z faktu, że do 12 roku życia dzieci mają naturalną tendencję do chodzenia po drzewach. Nie wiem, czy wszystkie rodziny się w tym, zdają sobie z tego sprawę. W pewnych warunkach, jeżeli byśmy to umożliwili dzieciom, to byśmy się zdziwili, że one robią to spontanicznie. Jest to coś naturalnego i wynika z głębokiej potrzeby organizmu. Jak pamiętam swoje dzieciństwo, to faktycznie sporo czasu spędziłem na drzewie. Zawsze mnie fascynowało. Zbudowałem sobie taką małą platformę, ale taki domek i tam siedziałem na tym drzewie. To jest jedna uwaga, jak panią słucham. Druga uwaga to też w pewnym momencie faktycznie wymieniliśmy tutaj z Magdą, moją żoną, wszystkie możliwe do wymienienia żarówki w domu na stare, mimo że Unia Europejska, Komisja Europejska i wszystkie media mówiły swego czasu co innego i tak masowo chyba w Polsce zastąpiliśmy stare, dobre żarówki, o których pani mówi, na te LED-owe. No i można by tu jeszcze dużo mówić, ale ja bym przeszedł do następnego pytania. Pani Ewo, zacytuję Tomasza Apostoła, zwanego niewiernym Tomaszem. Cytat. Uwierzę, gdy zobaczę ślady gwoździ w dłoniach, rękę w bok jego włożę. Wtedy się przekonam. Proszę powiedzieć o jakichś przykładach z życia, że pani porady działają. Czy masz świadomość? Dostarczamy Ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy Twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. Przede wszystkim chciałabym tak na wstępie zaznaczyć, że przy takim podejściu do dbałości o zdrowie, jakie ja proponuję, nie powinniśmy oczekiwać, spodziewać się jakichś efektów, cudownych efektów, natychmiastowych efektów. I niestety do czegoś takiego przyzwyczaił nas system medyczny, który oferuje różnego rodzaju produkty farmakologiczne, które rzeczywiście mają nieraz efekt na przykład na chore, zgorączkowane dziecko, które się leje przez ręce, nie ma w ogóle siły, żeby cokolwiek robić, żeby w ogóle siedzieć. Podajemy mu środek przeciwbólowy i po pół godzinie mamy, wydaje się, zdrowe w pełni dziecko, które jeszcze do tego nabiera energii. Wszystkie symptomy na chwilę ustają, dziecko po prostu nagle jest grzeczne i wesołe. Ja to mówię z mojego doświadczenia i z pierwszych w zasadzie lat, czy pierwszego nawet roku życia mojego pierwszego dziecka, gdzie byłam zaskoczona tym efektem, bo ja wcześniej tego nie doświadczałam, ja sama nie używałam takich leków. Natomiast pediatra takie leki zapisywał. I teraz przez to, że my jesteśmy tak rozleniwieni przez takie podejście, rozleniwieni w tym sensie, że szukamy środków bardzo szybkich i natychmiastowego efektu oczekujemy, przez to nie wszystkim starcza cierpliwości i wytrwałości, aby podjąć to, co ja proponuję. Niemniej ci rodzice, którzy się na to decydują, a no niestety smutna prawda jest taka, że najbardziej zdesperowani są ci, którzy mają dzieci już
bardzo schorowane albo w jakimś bardzo poważnym stanie. I ci rodzice, frując siebie żyły, naprawdę oni, dla nich nie ma żadnych przeszkód. Oni są gotowi zrobić wszystko. Jakie mogą być efekty? Ja powiem na podstawie troszeczkę mojego doświadczenia i doświadczenia rodziców, z którymi zetknęłam się w moim życiu i problemami ich dzieci. Może zacznę od takiego niepozornego przykładu, jakim jest zdrowie zębów. I na przykładzie moich dzieci, bo to jest rzecz bardzo długookresowa i ciężko mówić jest o takim efekcie na przykładzie dziecka z zewnątrz. Ja tutaj mogę właśnie powiedzieć na przykładzie naszego wieloletniego doświadczenia. Moje dzieci, jedno ma 18 lat, drugie 15 lat, mają doskonały stan zębów, nie mają ani jednego śladu próchnicy. O matko, to powiem tak. Szczerze, jestem zszokowany. Ja dzisiaj byłem właśnie u dentysty, właściwie każdy ząb mam w jakiejś formie próchnicy niestety, a mimo że od wielu lat już ograniczam maksymalnie słodycze, ale w dzieciństwie no niestety chyba nie miałem takiej sytuacji, o jakiej pani mówi, takiego podejścia. Tak, ale ja jako nastolatka chyba w wieku nastoletnim miałam najwięcej zaplombowanych zębów, a wtedy, ponieważ jako dziewczyna dorastająca bardzo dbałam o urodę, wiadomo, to jest normalne i byłam przerażona tym, że tak szybko mi się zęby psują. Oczywiście, że dbałam o higienę ustną, regularnie chodziłam do dentysty, a one się psuły nadal. I teraz, po latach, gdy w wieku 30 paru lat zaczęłam inaczej podchodzić, w związku z chorobami moich dzieci, inaczej zaczęliśmy się żywić w domu, zaczęły się powoli pojawiać takie pozytywne zmiany. I między innymi my mamy taką tradycję rodzinną, od zawsze, co roku chodzimy do dentysty na kontrolę, nawet teraz. Bo ja mam pokorę wobec życia i oczywiście nie zakładam, że ta próchnica u dzieci się nie pojawi. Ja jestem po prostu mile zaskoczona, że każda kontrola u dentysty wykazuje to, że jest doskonały stan przyzębia, doskonały stan zębów. U nas rodziców z kolei, my z mężem mamy dużo poplombowanych zębów, ale właśnie z tej przeszłości, natomiast te problemy się skończyły. Przestała już, co najwyżej wymieniamy stare plomby. Tak samo bardzo ładne jest przyzębie, nie ma już paradontozy, która kiedyś była. I to jest jedna rzecz. Dlaczego zaczynam od zębów? Ja tutaj nawiązuję do doświadczenia doktora Price'a, o którym nie będę teraz mówić, bo nie mamy czasu. Ale jedna rzecz. Stan naszych zębów jest takim barometrem stanu całego organizmu. I to jest barometr, który nam wskazuje na to, w jakim stanie jest nasza odporność. Jeżeli jest słaba odporność, czyli jesteśmy podatni na różnego rodzaju infekcje, choroby, to idzie to w parze z podatnością na próchnicę. I to jest takie lustro, to co mamy w buzi, to jest lustro całego ciała. I to jest taki jeden przykład. Inne rzeczy, które dotykają w zasadzie większość dzieci, nawracające przeziębienia, nawracające bóle uszu, nawracające gorączki, takie wydawałoby się bez przyczyny. To wszystko z czasem, po wprowadzeniu właściwych zmian, staje się coraz rzadsze, coraz mniej intensywne, a potem zupełnie ustaje. Ja nie pamiętam, kiedy u nas była jakaś gorączka. One były w przeszłości, ale teraz w zasadzie nie pamiętam. Jakieś silniejsze przeziębienie nie pamiętam, bo jeżeli nawet ktoś się przeziębi, to jest to tak płytkie i krótkotrwałe, że szybko idzie w niepamięć. Kolejna rzecz, gdzie dietą można pięknie zadziałać, to są problemy jelitowe. I podam przykład takich dzieci leżących wskutek takich drastycznych chorób, jak stanów zdrowotnych, jak na przykład śpiączka, czy dzieci, które przeszły porażenie mózgowe i są skazane na pozycję leżącą. Tam najczęściej jest problem z wypróżnianiem i mówi się, że u takich dzieci jest niemożliwe, aby wypróżniały się codziennie. Natomiast na właściwej diecie mam sygnał od jednej mamy, takiego dziecka, to wypróżnianie następuje codziennie, mimo że leży. Inny przykład. Miałam dziecko po operacji wyrostka robaczkowego i po tej operacji nawracało zapalenie jelit, objawiające się bardzo, bardzo silnym bólem. Bóle jelit są okropne, po prostu z tego to wynika, że mamy jelita są bardzo unerwione i wystarczy, że coś na chwileczkę nam się w nich przekręci, po prostu cały organizm się zwija. To dziecko strasznie cierpiało. Rodzice wracali z nim do szpitala.
Tam, jak działała medycyna, lekarze podawali środki przeciwbólowe, robili lewatywę i odsyłali do domu. I to się powtarzało. I w końcu mama zgłosiła się do mnie, zastosowaliśmy właściwą dietę. Dieta, która nie tylko przyniosła ulgę dziecku, ale przede wszystkim je uspokoiła, wyciszyła. Dziecko po prostu zaczęło się wreszcie uśmiechać. Kolejna rzecz, alergie skórne też powolutku schodzą. To nie jest, tak jak mówię, efekt błyskawiczny. Tutaj to zdrowienie wygląda tak, niezależnie co jest, czy alergia, czy gorączki, czy jakieś problemy neurologiczne. Idziemy do przodu kilka kroków, czasami cofamy się o krok w tył. Są takie, jakby taki regres czasami występuje, ale nie należy się z tym zrażać, bo średnio rzecz ujmując idziemy do przodu. I pogadam przykład dziecka z padaczką i to jest przykład taki długookresowy. Nie możemy zakładać, że padaczkę w pół roku wyleczymy, natomiast możemy zakładać, że poprawa będzie już po pierwszych kilku tygodniach, kilku miesiącach i trzeba się nastawić na leczenie długoterminowe i bardzo dobrym takim barometrem zewnętrznym, gdzie to specjaliści już mogą zauważyć, jest robienie badania EEG, czyli funkcjonowania czynności bioelektrycznej mózgu. Często w przypadku epilepsji ta czynność jest naruszona i to wychodzi w tym badaniu EEG. I gdy dziecko jest badane, jest właściwie prowadzone, jest badane powiedzmy co pół roku, żebyśmy mieli taki barometr tego, co robimy, tak, żeby nie mieć obaw, wątpliwości, czy idziemy w dobrym kierunku, bo to jest bardzo poważna choroba. A ja tutaj mówię też o leczeniu bez leków przeciwpadaczkowych. To tutaj panią zatrzymam, bo musimy iść dalej. Kolejny cytat z pani ale książki. Ale pozwoli pani Rafale, bo dokończę puentę tego, co mówię. Aha. W kolejnych badaniach może się okazać, że to EEG będzie coraz ładniejsze, a po kilku latach będzie zupełnie czyste. To tyle. Okej. Okay. Kolejny cytat z pani książki. Czy zmierzamy do modelu amerykańskiego, w którym dzieci przebywające na obozie letnim, zanim ustawią się w kolejce do śniadania serwowanego przez obozowego kucharza, stają w kolejce po leki? Tam każde dziecko ma swoje specjalne pudełko na tabletki, aby lekarstwa nie mieszały się i aby zostały zażyte o odpowiedniej porze. No właśnie, czy zmierzamy w kierunku właśnie takiego modelu? Wydaje się, że tak. Dobrą wiadomością jest to, że jest coraz więcej świadomych rodziców. Ja myślę, że czara się już zaczyna przelewać. Po prostu tych chorób dziecięcych jest coraz więcej, a dziecko to jest w życiu człowieka chyba najczulszy punkt. I tak jak człowiek może jeszcze wiele tolerować, jeśli chodzi o jego własny organizm, to jeżeli się coś dziecku dzieje, to jest po prostu alarmujące. I dzięki temu mamy coraz więcej świadomych rodziców. Natomiast gdzie widzę zagrożenie, czyli takie elementy, które mogą nas rzeczywiście pchać w ten model, to jest przede wszystkim działalność oficjalnych instytucji typu Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji. Tutaj podam przykład, na przykład akcję fluoryzacji zębów, która jest zalecana, podczas gdy fluor jest substancją toksyczną. Również takim chyba największym zagrożeniem są media. To, co przekazują nam media w zakresie zdrowia i dbałości o zdrowie. No dobrze, to w takim razie ostatnie pytanie. Gdzie mają szukać wiedzy rodzice, którzy chcą wychować zdrowe dziecko? Przede wszystkim polecam literaturę, rozmaite artykuły naukowe dla tych, którzy lubią posługiwać się szkiełkiem i okiem. Rozmaite wykłady, których jest pełno, można znaleźć w internecie, czy tylko trzeba do nich trafić. Jest bardzo wiele ciekawych wykładów i filmy dokumentalne. Też to jest bardzo dobre źródło wiedzy. Ja wiele z tych rzeczy zgromadziłam na mojej stronie internetowej zdrowedzieci.org.pl i tam właśnie pod tymi hasłami literatura, artykuły naukowe, wykłady, filmy dokumentalne, tam Państwa zapraszam. Można też korzystać z tego, co ja publikuję, czyli też tam na tej stronie internetowej poszukać sobie różnych artykułów, różnych moich filmów, audycji. One są również na kanale YouTube Zdrowe Dzieci, Zdrowa Rodzina i również moje książki, trzy książki Zdrowe Dzieci, Zdrowa Rodzina, Żywność a Zdrowie Człowieka. Ale tak już myślę, bardzo ważna kwestia w tym wszystkim dla rodziców.
to jest to, że najważniejszym źródłem wiedzy jest zawsze nasze własne dziecko. Ale tylko teraz, żeby skorzystać z tego źródła wiedzy, bo to może być dla niektórych zaskoczeniem to, co mówię, że dziecko może być naszym źródłem wiedzy. Ja mówię nieraz rodzicom, że dziecko jest najlepszym, będzie dietetykiem. Najlepszym, kimś, kto najlepiej wskaże, co mu służy, co go wyleczy. Ale aby to osiągnąć, taką współpracę z dzieckiem, należy z nim nawiązać dialog. Należy nawiązać pewien dialog z jego organizmem. I teraz tylko hasłowo mówię, już nie będę w to wchodzić, bo nie mamy na to czasu. Z jego organizmem, z umysłem, a nawet z duszą. To jest największa kopalnia wiedzy dla nas, dla rodziców, żeby najlepiej poprowadzić nasze własne dziecko. Dobrze, w tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem była pani Ewa Gierula, autorka między innymi książki Zdrowe dzieci. Pani Ewo, dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję. A z Państwem żegna się już Rafał Górski. Do usłyszenia w kolejny wtorek w ramach kolejnego numeru Tygodnika Spraw Obywatelskich. Pozdrawiam. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy Masz Świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!